Cześć wszystkim, nazywam się Monika i pracuję w dziale współpracy międzynarodowej. Chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z wielu ciekawych opcji, które czekają na Was w trakcie studiowania na Politechnice Opolskiej, czyli o programie Erasmus+. Zapewne słyszeliście już o Erasmusie w trakcie nauki w szkole średniej. Jednak możliwości, które daje ten program studentom uczelni wyższych, są jeszcze liczniejsze. Otóż możecie wyjeżdżać zarówno na studia, jak i praktyki zagraniczne. W trakcie wymiany studenckiej wyjeżdżacie na jeden lub dwa semestry do jednej z naszych uczelni partnerskich, na której będziecie realizować program studiów analogiczny do waszego toku studiów na Politechnice Opolskiej. Po powrocie do Polski oceny zdobyte za granicą zostaną wpisane do waszych osiągnięć. Jeśli chodzi natomiast o praktyki studenckie, to trwają one minimum 2 miesiące, dlatego najlepiej realizować je w trakcie wakacji. To wy sami decydujecie o miejscu, w którym chcielibyście zdobyć doświadczenie jako praktykant. Możecie jednak zainspirować się ofertami dostępnymi na stronie działu współpracy międzynarodowej. Oczywiście firma, którą wybierzecie, powinna umożliwiać wam realizację zadań związanych z waszym kierunkiem studiów oraz być zlokalizowana na terytorium jednego z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Czy wiecie, jakie to kraje? W programie Erasmus+ uczestniczą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Turcja. Każdy ze studentów, którzy decydują się na uczestnictwo w programie Erasmus+, otrzymuje stypendium przyznane na cały okres pobytu za granicą. Wysokość grantu zależy od miejsca wyjazdu, gdyż kraje uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według szacowanych kosztów utrzymania w każdym z nich. Jeśli zdecydujesz się na wyjazd na studia do Finlandii, twoje miesięczne stypendium wyniesie 520 euro. Jeśli natomiast wybierzesz któryś z krajów z grupy drugiej, będzie to 500 euro miesięcznie, a z grupy trzeciej 450 euro. Musicie jednak pamiętać, że stawki te zmieniają się co roku i są aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz że stawki przyznawane na praktyki są o 100 euro wyższe miesięcznie niż te przyznawane na studia. Wszystkie zdjęcia, które teraz widzicie, to wspomnienia naszych studentów, którzy zdecydowali się na przygodę z Erasmusem. Nie wahajcie się, gdyż może to być najlepszy czas w waszym życiu. Dzięki programowi wymiany studenckiej będziecie mieli okazję studiować na uczelni zagranicznej oraz podszkolić swoje umiejętności językowe. Staniecie się bardziej samodzielni i pewni siebie, a grono waszych znajomych znacznie się powiększy. Do tego poznacie również inne kultury. Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w programie lub macie jakieś pytania, piszcie śmiało na adres mailowy, który widzicie na swoich ekranach. Polecam Wam również odwiedzenie naszej strony internetowej, na której znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Koniecznie też śledźcie nasz profil na Facebooku, gdyż właśnie tam przesyłamy wszystkie zdjęcia naszych studentów oraz aktualności. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.